sami razem bunt, bunt, bunt na pochybę za kasą. Majka, uspokój się, już jadę, zaraz tam będę. Zaraz tam będę, nie rozłączaj się! Nie rozłączaj się! Nie, nie! No odbierz, błagam cię, dziewczyno, odbierz to! Dzisiaj nie umiesz się zachować. Mówiłaś coś? Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Proszę. Idziesz? Tylko bez głupot, dobrze? Jak bez głupot, to może już pójdziesz. Nie wygłupiaj się, złaś! Gruby, bo zaraz po ciebie wejdę, a nie chcesz tego, no złaź! Nie zejdę. Kurde, ale dupa. Wow. Żyjesz? Tak. Na pewno? No, jest git. Okej? No tak. Czasami bywa to wesoło. Jest git. Jest git. Ja może tutaj dokumenty proszę podpisać. Wie pani, ja naprawdę nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. Ona to jest świetna dziewczyna. Chodziła do szkoły muzycznej, naprawdę dobrze się uczyła. Nigdy nie było z nią żadnych problemów. Potem wyjechaliśmy do Anglii. Jak wróciliśmy, to zaczął się cały ten koszmar. Musi pani tutaj wszystko wypisać. Tak. Po prostu z dnia na dzień inne dziecko. Awantury, agresja i w końcu spaliła samochód sąsiadów. Takie rzeczy nigdy nie dzieją się z dnia na dzień, co, Róża? Co ty robisz? No słuchaj, po pierwsze nie jesteś mięty, a po drugie palenie szkodzi. Szczególnie nieletnim.
Oddaj to. Ale nogi czymś muszę golić, nie? To jest ośrodek wychowawczy. Nie dom dziecka, nie zielona szkoła. Piękne. Tydzień dyżurów na stołówce. Stanik też mam zdjąć? Nie trzeba. Papiery podpisane? Tak, już tam jeszcze tylko. Okej. No to co? Możecie się pożegnać. Cześć. Nie poręczy. To tylko tu potrafię. Cześć, Nina. Przyprowadziłam ci nową współlokatorkę. To jest właśnie twój pokój. Tam będziesz miała łóżko? Szału nie ma. Pani Aniu, pani wie, że ja nie znoszę marud. To jest właśnie Nina. Nina to jest róża. Hej, ja nie jestem marudą. Hej, super. Cześć, ale nie mam czasu. Hej. Dajcie czadu. Dzięki. Śpieszę się na próbę zespołu, bo mamy dzisiaj małe święto. Rocznicę powstania ośrodka. Wow, no to nie, rzeczywiście macie co świętować. Początki są trudne, ale to miejsce może ci wiele dać. Jeśli tylko zechcesz. Parę to ty masz. Kim byłeś w poprzednim życiu? Strongmanem? Ale na pewno nie mową. Za mną nie łaził. Chciałem tylko psa pogłaskać. Mój pies gryzie. Widziałem twoje komiksy. Takie stare. Nigdzie się nie da takich kupić. Współczuję. Proszę, Binku, tylko pożyczę. Oddam, obiecuję. Trzymaj się od niego z daleka, Wojtek. Na takich jak on trzeba uważać. Świetnie, że jesteście. Właśnie dostałam informację, że kwartet smyczkowy będzie o 17. Przepraszam, ale jaki kwartet smyczkowy? No jak to jaki? Na dzisiejszą uroczystość. No jak, na uroczystości gra zespół dziewczyn. Grał. Och, przepraszam, nie poinformowałam. Plany uległy zmianie. No słuchaj, dzieci się bardzo w to zaangażowały. Tak, tak, wiem. Kochane dzieciaki. Dziewczyny ćwiczą cały dzień. Kajetan napisał im świetne teksty. Aniu, ja to wszystko rozumiem. Nie, nie rozumiesz. To była ich inicjatywa, bardzo się starali. Może dasz powiedzieć coś pani dyrektor? Spadaj ciepły. Ja rozumiem wszystkie te argumenty, ale niestety w ostatniej chwili zapowiedzieli swoją obecność ksiądz proboszcz i dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. To co, ksiądz proboszcz i dyrektor są za gównianym traktowaniem dzieci, bo nie rozumiem. Tu chodzi o dobre imię ośrodka. Temat zamknięty. Tylko proszę nie pukać drzwiami. A co pan tu wyprawia?
Karma wraca. Jedziesz. Ej, dobra, sprawdzaj. Tutaj panuje trudnych dzieciaków dynastia. To ostatni krzyk miasta. Jak czujesz to, to klaskaj. My to zepsutych życiorysów kasta. A co to jest za laska? Dobrze wyglądam? Stary, serio? Cześć. Jestem... Hakier! Oryginalne imię, ale wulgarne nazwisko. Kajeta. Kajeta. Sorry, ale nie gadam z Stefanem bez spodni. Znowu się znamy w nocy. Przyznaj się. Stary, twoja goła dupa jest już w necie. Spadaj. Siusiu, Wojtek. Nie znałam. Co? Gnoje! Na co się patrzysz? Po ryju chcesz? Młodzian, co ja ci mówiłem? Jak ci dokuczają, to masz przychodzić do mnie, tak? No wiem, no ale to trochę głupio skarżyć. A wiesz o tym, że Gawron odwołał koncert? Jak to? Słabo, co? A weź, przestań. Miała być wyjebioza, a będzie jak zawsze. Pieprzony Gawron. O nie. Kurde, stary, ale ja nie wiem, czy powinienem. Wiesz dlaczego? Weź wal to, stary. To ci tylko pomoże w tej twojej bani. Mhm, tak, jasne. Ziołolog z grubą no. Magik. Od magika to ty się akurat wiesz. Od stosunku. Wiadomo, szacun. Był Bogiem. Mm. Holy shit. Jak ja bym był Bogiem, to bym inaczej poskładał to sobie. Zacząłbym od Gawron. Stary, zamieniłbym jej twarz z dupą. Stary, przecież to jest żadna różnica. Ej, mordo. Ale przecież ty nie musisz być Bogiem, żeby jej dowalić. No, w sumie to nie. Tylko jak? Dawaj do Wisły z nią. Ej, stary, patrz, jakbyśmy zrobili tak. No.
przyjeżdżają te grajki z srajki ze skrzypkami. Ty ich, stary, przejmujesz? Ty, a możesz ty? Bo mi to już trochę na oczy siada, wiesz? Dobra, ja ich odbieram. Gadka, szmatka, sprayera, no stary. I lecimy z tematem. Cię później rozpoznają? To będą w peruce i okularach. No i co im powiemy? I powiemy im tak. Dzień dobry. Witam panów w naszym przybytku w imieniu najjaśniejszej pani dyrektor Gawron. Gawron. Zapraszam. Dobrze mi jest. Co jest? Co, stary, ej. Mordo, jestem przy tobie, spokojnie. Co wy tu robicie? Tak, pani dyrektor, za chwilę jestem. Zakaz przepustek przez miesiąc i wpis do akt. Wy barany stąd nigdy nie wyjdziecie. Jazda, idziemy. Dyrektor, ja jestem cierpliwy, ale już jest 30 minut spóźnienia. Jestem przekonana, że za chwilę będą, o tej porze są straszne korki. Cześć. Róża, jeszcze raz. Hej, sorry, że cię tak olałam. Spoko. Słabo z tym koncertem, co? Weź ze spokój. To miał być nasz dzień. Inka! Inka! Dawaj, zbieraj dziewczyny i wbijajcie na scenę. Co? O czym ty mówisz? Smyczki za nie mogły. Nie dojadą. Jaka on się przecież nigdy na to nie zgodzi. Jeden moment, jedna chwila, jedna ty. Decides everything you ever wanted. Dawaj. No dawaj. Dawaj, 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 no dobra, dawaj, dobra. Dawaj. Wszystko rozumiem, tylko że ja mam jeszcze poświęcenie taśmy produkcyjnej w tej nowej fabryce. Pani dyrektor, ale szanujmy siebie i swój czas. Ja też mam swoje sprawy. To co, długo będziemy jeszcze czekać? Zaraz to wyjaśnię. Auto stoi, ale ich nigdzie nie ma. No żartujesz sobie. To gdzie oni są? Halo, halo. Jako, że kwartet smyczkowy nie dojechał, my jesteśmy Desmarkule! Rozwalmy tę budę! Rozwalmy ten... Na miłość boską, pani dyrektor, to jest brak mi słów, tu diabeł miesza ogony.
pytasz królowo, kto tu ma ksywę szefowa? Ja jestem szefowa. Powtórz! Pokazaliście obscenę i prymitywizm. Brawo, jestem pod wrażeniem. Z miasta przyjechał i mi się wydaje, że jesteśmy gorsi. Stary, serio? Esmeralda? Jesteś pewien, że to nie biskup jakiś? Naprawdę nie wiem. W takim razie będziesz musiał zostać tutaj na noc. Razem bunt, 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 bunt. Czy z nami razem bunt, 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 na pochybę zakaz.